Mamy dane równanie różniczkowe, cosinus y dodać 2 i to całe pomnożone przez dy po dx ma być równe 2x i dodatkowo rozwiązanie naszego równania różniczkowego ma spełniać warunek początkowy, że y od 1 ma być równe 0. I pytają nas teraz, ile wynosi x, gdy y jest równe pi. No więc zawsze jak mam rozwiązać równanie różniczkowe, czyli tak jak tutaj, to patrzę najpierw, czy jest to może równanie o rozdzielonych zmiennych, bo takie równania się szczególnie łatwo rozwiązuje. No co to znaczy że równanie jest o rozdzielonych zmiennych? To znaczy, że da się je tak zapisać w takiej postaci, żeby na jedną stronę przerzucić wszystkie y i dy, a na drugą stronę przerzucić wszystkie x i dx. No i widać, że tutaj to się da zrobić bardzo łatwo, bo wystarczy pomnożyć obie strony tego równania przez dx, żeby dostać równanie w takiej postaci. cosinus Y dodać 2 dy będzie równe 2x dx i mamy już tutaj w takiej postaci, gdzie zmienne są rozdzielone. y jest tylko po lewej, a x jest tylko po prawej. Dobrze. No i teraz mogę po prostu scałkować obie strony tego równania. Na tym polega rozwiązywanie równania rozdzielonych zmiennych. No jak zcałkuję, no to będę miał po lewej stronie funkcja pierwotna do kosinusa, to jest sinus y, dodać 2y. Równa się. Całka z x to jest x kwadrat przez 2, czyli dwójki się skrócą, będzie tutaj po prostu x kwadrat. No i dodać jakaś stała całkowania c. Wystarczy tę stałą z jednej strony napisać raz. Wiadomo, że te całki różnią się o jakąś dowolną stałą. Mogą różnić się o jakąś dowolną stałą. Czyli mam ogólne rozwiązanie naszego równania obliczkowego. w takiej postaci uwikłanej, no bo tutaj nie mam wzoru na y. Bo on jest tutaj pod sinusem, to ja mam sinus y plus 2y, ale w postaci uwikłanej mam rozwiązanie, ale ono tutaj jeszcze zależy od jakiejś pewnej dowolnej, stałej c. No i żeby wyznaczyć tę stałą, no to skorzystamy z tego warunku, który tutaj mamy. Czyli musimy wstawić teraz za x a 1, a za y 0. No to będę tutaj miał sinus 0, dodać 2 razy 0, równa się 1, za x wstawiam, 1 do kwadratu, dodać c. Sinus 0 to jest 0, dodać 0, czyli mamy 0 po lewej stronie, a po prawej stronie mamy 1 plus C, czyli widzimy, że nasza stała C musi być równa minus 1, żeby, żeby ten warunek był spełniony. No więc mogę teraz napisać już to rozwiązanie naszego równania różniczkowego w jednoznacznej postaci z wyznaczoną tą stałą i ono będzie takie, że sinus Y dodać 2Y jest równe X kwadrat odjąć 1, bo stała C wyszła równa minus 1. No i w takiej postaci uwikłanej je mam, ale to mi wystarczy, żeby określić wartość x, no bo teraz oni proszą o wartość x, czyli muszę wstawić y równe pi do tego równania, no to wstawiam, za y wstawię pi, czyli będę miał sinus pi dodać 2pi ma być równe x kwadrat minus 1, sinus pi to jest 0, czyli mam równanie, czyli to jest 0, czyli. Mam równanie, że 2π jest równe x kwadrat minus 1, no to oznacza, że x kwadrat ma być równe 2π dodać 1. Jak dodam 1 do obu stron tego równania, no to będę miał coś takiego, zamienię tylko lewą stronę z prawą, czyli inaczej mówiąc, x ma być równe plus lub minus pierwiastek z tego. Pierwiastek z 2π dodać 1. Czyli tutaj w polu odpowiedzi muszę wpisać plus minus, już mi tutaj napisali od razu pierwiastek z 2pi dodać 1. No i rozwiązaliśmy zadanie.